Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku This is the Police 2. Powracamy, kontynuujemy i chciałbym od razu jedną rzecz zaznaczyć, żebyście na mnie nie krzyczeli. Rozpoczynam dzisiaj nagrywanie paru odcinków na zapas, gdyż jutro, dla was jutro, w poniedziałek wyjeżdżam na parę dni i wracam dopiero w czwartek. Tak więc bardzo możliwe, że nie będę w stanie się odnosić do waszych komentarzy, do waszych porad. Tak więc tutaj troszeczkę jestem zaniepokojony, ponieważ ja bardzo lubię wasze porady i mam, tak samo jak w przypadku pierwszej części, mam wrażenie, że to taka trochę wspólna seria jest. I mi się to bardzo podoba. Zresztą często tak bywa, u mnie to tak od lat działa i mi się to podoba. Po drugie, zauważyliście, znaczy takie lekkie psztyki były, że mocno pongliszuję na tych filmach. Wrzucam jakieś angielskie anxious, czy też investigation zamiast dochodzenie. I dobra, okej, z jednej strony fakt, spróbuję robić tego trochę mniej, bo pongliszuję mocno. A z trzeciej strony, no angielski jest wszędzie dookoła nas. Czytam angielskie newsy, oglądam angielskie filmy, seriale. Ten język się słyszy cały czas i trochę trudno jest mi nad tym zapanować, ale spróbuję. Hales nie przyjdzie do pracy, bo jest kurwa najebany. Pewnie. I ktoś powiedział, że od momentu zatrudnienia on nigdy nie był w robocie, ale jak widzicie, nie mogę go wysłać do Lili, ale to już trudno. Jarbrot też nie przyjdzie, czemu to nie wiem. Springer kurwa też nie przyjdzie, ale może jego da się wyleczyć z alkoholizmu i Persji oczywiście też. Muradian, właśnie toczę zażartą dysputę w książce ostatnie. Jezus Maria, ten znowu chce mieć wolne, bo chce czytać książkę. Nie, mordo, nie, nie możesz. Persji. Doszły mnie słuchy, jakoby w lesie nieopodal źródła strumienia, tam gdzie trzy kamienie ułożone są w trójkąt. Pewne dzieciaki przekazywały chętnym egzemplarz. O Jezus Maria, w zamian za cztery puszki tuńczyka? Chcę dostać wolny, by dać tym małolatom lekcje literatury. A dobra, i tak, przecież on i tak nie przychodzi. To miejsce to wolne. God fucking damy, co za ludzie. Dobra, kontynuujmy. Przydziel automatycznie. Kartridżów mi brakuje, bo kurde, daję tasery. Znaczy, nie dam tasera, bo nie mam kartridża. A to co? Pani Nasz, jestem posterunkową kucharką, ostatnio również najszczęśliwszą kobietą na świecie. Właśnie wyszłam za mąż. To było tak, kręcili w Sharpwood program typu reality show pod tytułem Tego na pewno nie zjesz. Dobra, przyznam, to brzmi jak tytuł reality show. Uczestniczył w nim znany serbski szef kuchni z gwiazdką Michelin. Spotkaliśmy się przypadkiem, ale szybko zdaliśmy sobie sprawę z tego, że nie możemy bez siebie żyć. Dlatego błyskawicznie załatwiliśmy formalności związane z zawarciem małżeństwa. Podróż poślubna po Europie. Trudno powiedzieć, kiedy wrócimy, acz niewątpliwie będziemy się świetnie bawić. Przepraszam za bałagan w kuchni, oby tylko pańscy ludzie nie umarli z głodu. What? Rosengrad, policjanci piszą ci wiadomości w sprawie swoich preferencji żywieniowych. Lepiej weź je wszystkie pod uwagę, o ile nie chcesz, by zjedzono cię żywcem. Co? Kawiarnia... Aha, mam zamówić żarcie dla moich ludzi. Widzę, że tutaj, nie wiem, no, mam budżet jakiś na to żarcie? Ta, budżet. 800 plus 600. Że niby z własnej kieszeni będę musiał? Chili z wołowiną. Zupa jarzynowa. Co ja mam tutaj wybrać? Jakby strasznie drogie rzeczy tutaj są, to mogę sobie czytać. Mam napisane jakieś ich preferencje. Ło Jezus Maria, tyle mam przeanalizować? Nie znoszę pieczonych ziemniaków. Naprawdę ci wydaje, że te kiełbaski są z mięsa? Życzę smacznego. Zjem wszystko, tylko nie hot doga. Gdzie jest hot dog? Chili z wołowiną. Gdzie tu jest niby hot dog? Hamburger z frytkami, zapiekanka makaronowa, klops, hot dog. No dobra, tanie zje hot doga, okej. Okay. Jakby... 528, 400. Mogę kupować te oczywiście najtańsze rzeczy, ale to wtedy się zamknę w budżecie, ale pewnie im nie będzie smakować. A czy jak się wykosztuje na te najdroższe, to będzie dobrze? Pieczonych ziemniaków on nie chce. Nie ma pieczonych ziemniaków. Zazwyczaj nie grymaszę, jem co dają. No i ciebie, Aliew, szanuję. Każdego lata bla, bla, bla. Do dziś nie mogę patrzeć na pomidory. Fasolka po brytońsku ma sos pomidorowy. Czy to będzie miało dla niego takie znaczenie? Nie wiem, czy oni będą tracili szacunek, jak będę im dobierał złe jedzenie? Jezus Maria. Chili z wołowiną. Dobra, a spróbujmy na przykład najtańszą opcję, o, zupa pomidorowa. To raczej będzie to. Po bretońsku. Skrzydełka z kurczaka. Aha, są pikantne skrzydełka z fasolką po bretońsku. Hamburger, zapiekanka makaronowa może? Może uda mi się zamknąć w budżecie. Sernik, ciasto z wiśniami na przykład spróbujmy. Sok pomarańczowy, kubek kawy, cola, firi, mleko. Woda mineralna. Woda mineralna jest droższa niż mleko? Gdzie się dzieją takie rzeczy? Chyba, że jakaś taka, wiecie, Perrier. Może szarbucki napar owocowy. Zobaczmy, czy to podziała. Nie znoszę pieczonych ziemniaków. No to nie ma. Ten nie grymasi. Ten nie może patrzeć na pomidory. Pomidorów nie ma.
dobrze zacząć od zupy jarzynowej, czyli temu się już nie spodoba. No dobra, to spróbujmy przejść na zupę jarzynową. Przekraczam budżet tylko troszeczkę, widzę, więc nie będzie wielkiego problemu. Ona zje wszystko, tylko nie hot doga. Coś innego niż worek cebuli, okej. Okay. Nie grymasi. Nie pogardzę miską smacznej, parującej zupy cebulowej. No jakby muzyka, przykro mi, ale większość nie chce zupy cebulowej. Nie grymasi. Dobra, czyli jakby... Może zupa fasolowa się uda. Jak bardzo droższe to jest? 320, chili z wołowiną 448. Może rosół po prostu. Nadal nie zadowolę tego jednego gościa jakby. Tak więc myślę, że pójdźmy... Może, nie, pomidorowa, jeden hejtuje pomidory. Jarzynowa niech będzie. Ktoś mnie znielubi. Ten jeden, który chciał właśnie. Ten chce miskę. Dobra muzyka, przykro mi. Następne. Spurlok. Nasz, naprawdę dałeś nam te zielone pomyje? Niewiarygodne. Chyba nikt ci nie powiedział, że te siki pijają w szarpu, tylko stuknięte babcinki, co? O, świetnie! Shini straciła do mnie szacunek. Przekroczyłem budżet $64. No dobra, przeżyję $64. O Jezus Maria, ja to codziennie będę musiał robić, panie. Jak było w tym śledztwie? Kogo ja tutaj wyczaiłem? Ty, ja dyrektora chciałem osądzić. Ty, dobra. To zobaczmy, co będzie teraz w takim razie. Wkłada zwłoki? Nie, jakie kurwa zwłoki? Przecież to generator chyba ktoś ukradł i zesrał się w kącie. Jezus Maria, czemu on się zesrał w kącie? Dobra, czy jest tutaj... Ten jest, że odjeżdża. To będzie na koniec. Myślę, że na początku będzie, że rozbija to. Potem się wdrapał do tego. Wychodzi z kosnicy głównymi drzwiami. Tak, bo tutaj była kwestia jedno, że drzwi... były szeroko otwarte, więc pewnie dla zmyły rozbił okno i wszedł przez okno, albo było zamknięte od środka na przykład. Bierze to, wkłada agregat i cyk, mamy go. Właściciel domu pogrzebowego, to on ukradł agregat z kostnicy. Zrobił to ze złości na pracowników, przez których lenistwo zwłoki tak długo czekały na swoją kolej, że zaczynało się psuć, co oczywiście negatywnie wpływało na przychody firmy. Postanowił dać im nauczkę, zostawiając w miejscu generatora wielkie, aromatyczne kubsko. No ja myślę, że to będzie on, szczerze mówiąc. To było zbyt bardzo nakierowane, że to niby był ten żul. A jakby tutaj mam wrażenie, że jakieś reverse psychology działa. I pieprzona Shini znowu jest mi nielojalna. Tyle opcji na zarobek. Dobra, mówiliście mi o tej opcji tego gościa, że to będzie dobre, jedną sztabkę mu dać, bo on chciał tylko jedną, nie? Wystarczy jedna sztabka złota, by uratować mojej żonie życie. To wyślijmy mu tą sztabkę złota. Niech ma. Tutaj byle jaki policjant jest potrzebny, więc niech pojedzie. Pękin jest dość wypoczęty. Jakie były te inne opcje? Ten chciał, żeby kogoś, kurde, przegadać. Jakby opierdolić. Ten nie miał czasem nie przyjść do roboty? Czy mi się coś ujebało? Nie wiem. Najsilniejszego człowieka, no to nie mogę wysłać byle kogo. Kto ma tutaj siły? Mówiliście mi, że nie musi być koniecznie... Nie musi być trzy. W ogóle nie, aha, to zaraz zobaczę. Bo parę rzeczy od was wyczytałem i chcę to z wami przegadać. Wyślijmy Fletchera. No dobra, trudno jakby. Wyszkoli ludzi. Czy ja będę tak często z tego korzystał tak naprawdę? Nie jestem pewien, ale zawsze też trochę hajsu dostanę. To może być dość mocno nielojalne. A, no właśnie, zrobić kaszankę z tych skrzepek, to mi się nie podoba za bardzo. Tego chyba nie widziałem. Panie nasz, jezioro Jurmungandr. Kurwa, przecież tutaj nie było też knajpy czasem. Knajpy też związanej właśnie z nordycką mitologią. Akurat jeszcze Gadowora, kurde, nawet pamiętam, więc czuję to. Wpadłem w cholernie poważne kłopoty. Prowadzę mały biznes, który utrzymuje przerębel, w którym człowiek może się wykąpać i odświeżyć. Ostatnio jeden z moich klientów się upił i utonął. Jego ciało nadal znajduje się gdzieś pod lodem. Gość miał znajomości. Jeśli wypłynie na wiosnę, jego chłopcy natychmiast skojarzą sprawę ze mną i prawdopodobnie zostawią we mnie kilka dziur, zanim zrozumieją, co naprawdę zaszło. Krótko mówiąc, muszę się jak najszybciej pozbyć truchła i je gdzieś zakopać. Dziadek zostawił mi w spadku stary skafander, który ułatwił mi by poszukiwania. Czy wysłałby pan do mnie swojego najszybszego policjanta, żeby zanurkował po ciało? Przygotuję dla pana i pańskich funkcjonariuszy prywatną dziurę. Będziecie mogli orzeźwić się w dowolnej chwili. Ha! Najszybszego, co? No ja tutaj mam paru gości, którzy nie są, koniecznie mają wysoką... O, na przykład Spurlok. Czy Spurlok nie straci do mnie wtedy szacunku? Nie, no wyślijmy. Spróbujmy. Też troszeczkę niemoralne, ale trudno. Co ja chciałem? Ja chciałem aresztować tego ziomka. Właśnie, gdzie ja go kurwa znajdę?
A, tu widziano kabriolet. No spróbujmy do jego domu pojechać. Trochę tutaj trzeba umiejętności, żeby go złapać. Ale z tego co pamiętam, w aresztowaniach nie ma żadnych rzeczy do wyboru. Ale może wyślijmy kogoś, kto ma fajne negocjacje na przykład. Może trzeba będzie go przegadać, a chuj wie. Dobra, wyślijmy jeszcze kogoś, kto tutaj da radę. Muradian jak coś ma krycie się, więc się zakradnie. Ale jestem prawie pewien, że nie ma tam nigdy wyboru rzeczy, które trzeba robić. Mam też pana Prata. Po ciężkim dniu pracy chce się zrelaksować. To nie będzie to. Spędza większość czasu w pracy, starając się uchronić rodzinny biznes przed upadkiem. To będzie to, ale ile profesjonalizmu jest tutaj potrzebne? Jesus. W cholerę. No dobra, to kogo by można wysłać, żeby optymalnie wysyłać, żeby optymalnie tych ludzi wysyłać? Wyślijmy może na przykład... ten jest moją wtyką w ogóle tutaj. Nie wiem, czy to mi daje jakiekolwiek informacje, jak na razie ta jego wtykość, ale dobra, wyślijmy tego. I wyślijmy, Shini nie będzie chciała jechać, wyślijmy też Borodkę. Borodka jak coś ma krycie, szybko siła, siła, szybkość, negocjacje. Powinno być dobrze. Tam też powinien ten gościu siedzieć w tej chwili. No i mamy pierwszą, poważniejszą akcję. Napad z bronią w ręku. Nauczni świadkowie donoszą, że uzbrojony bandyta napadł na opancerzoną ciężarówkę. Wyślę tu snajpera. Zgodnie z tym, co mówiliście, inteligentniej zarządzać tym całym snajperem. 1510. No dobra, to wyślijmy w takim razie naszych najlepszych ludzi. Powinno być ok. I tutaj na przykład jeszcze Brandona dorzucić. To może niekoniecznie ten jest potrzebny, ale Rosenkrantz na przykład. No, lekki overkill tutaj wchodzi, ale nie mam tutaj nikogo niesamowitego, kogo mógłbym wysłać. Albo w sumie Springer ma dobre strzelanie. Mam nadzieję, że nie on będzie prowadził ten samochód. Dobra, porozjeżdżali się. Sprawca został złapany. Anthony Pratt. To jest ten, kurde... krycie się większe. To jest ten od zesrania się w kostnicy. Dobra, sprawę rozpatrzę jutro. Fajnie. Ja muszę... Mam nadzieję, że tego gościa z gangu tam złapią, ponieważ wtedy będę mógł pójść do przodu ze wszystkim. Jedna rzecz, o której mi mówiliście. Też, że jest kwestia tego całego kina i ja tam mam zakupić jakiś duży telewizor w tej chwili. Nie pracuję w weekendy. Oczy, kurwa, wiście. Czy o którejkolwiek z nich dam radę kupić odbiornik telewizyjny? To będzie chyba to. Bo mówiliście, że mam praktycznie wszystko oprócz telewizora, tak więc zakupię to, żeby było dla tego gościa od kina i mam nadzieję, że będzie ok, że da radę. Ci tutaj, ktoś tutaj jeszcze pojechał w ogóle załatwić sprawę tej sztabki złota. Kanajan dostał złoto, nie wiem do czego było mu potrzebne, spojrzał na nie okropnie nieszczęśliwym, ponurym wzrokiem. Gdyby o mnie chodziło, uśmiech nie schodziłby mi z twarzy. No taka już jest kwestia, że no... Nie jest to zbyt szczęśliwa dla niego sytuacja. Udało się? Nie, oczywiście, kurwa, że się nie udało. Ale tu mamy bandyta w kominiarce ze strzelbą myśliwską w dłoni ma na muszce strażnika, który wyładowuje worki z pieniędzmi z opancerzonej furgonetki. Inny strażnik leży na ziemi z rękami na głowie. Proszę państwa, zrobimy super akcję, podkradniemy się do bandyty. A może rozkaż mu się poddać, to się uda? Spróbujmy się podkraść. Tarara, tarara, proszę bardzo, idealnie. Dobra. Jakby mam wrażenie, że naprawdę negocjacje i krycie się to są najlepsze skille w tej grze. Przynajmniej tak do tej pory, myślę, można wywnioskować. Ten skafander, panie nasz, cuchnął zgniłymi rybami. No ale szybkie nurkowanie wystarczyło, żeby zwłoki znalazły się z powrotem na powierzchni. Nie rozumiem tylko, dlaczego zostały zabrane przez jakiegoś marudnego dziadygę, a nie gości z kostnicy. Dobra, dostaję whisky, $2500, bardzo miło. I teraz jest wypocznij przy przerębli. To pewnie podnosi mi, wiecie, może energię odładowywuje, może podnosi lojalność. Anonimowo doniesiono na białego minibusa bez tablic rejestracyjnych, który przemyca w mieście heroinę. Jezus Maria, mało mam czasu na te wszystkie cuda, a wymagania profesjonalizmu są całkiem wysokie. To w ogóle ma w cholerę profesjonalizmu, to jest jeden z moich najnowszych zakupów chyba, ale ma naprawdę niewiele skilli, co mnie bardzo niepokoi. Wyślijmy Borodkę na przykład, wyślijmy też tego Aliewa, niech będzie, ile mi brakuje? Coś koło tam 100. No, ktoś, kto będzie w stanie coś podziałać. Ten szybkość, krycie, siła. Tutaj mamy inteligencję, a tutaj mamy strzelanie, więc mam taką dość dobrą chyba ekipę. Mam nadzieję, że tam snajper się nie przyda jakoś strasznie. Ten w ogóle dzban. I ja znowu mam opcję, kurwa, pojechania albo tutaj, albo tutaj. Nie odhaczyło mi jednej z tych opcji. Więc wyślijmy kogoś tutaj, bo ja chcę go naprawdę zaaresztować i może już zacząć przesłuchiwać, albo z nim pewnie też będzie dialog, bo zależy mi na rozjebaniu tego gangu. Więc znowu wyślijmy jakąś, kurde, ekipę. Będzie dobry Rockman i Demers. Wyślij. No i tutaj ten nielegalny handel. Czy mi starczy policjantów? W tej chwili starczy, chociaż, kurde, no, jest cienko.
Dziewczyna podsłuchała rozmowę dwójki młodych mężczyzn na temat posiadanej przez nich broni. Mój pistolet jest teraz gotów do wystrzału, jeśli wiesz, o czym mówię. To jest fałszywy alarm i to jest jakiś dwóch gejów, którzy się po prostu miziają, co? Ja mam takie przeczucie. O, 140 mi brakuje. Kimmel pojedzie? O, pojedzie Kimmel, mimo iż jest nielojalny. Swoją drogą, daliście mi też informację, że tutaj jest w ogóle pasek lojalności, który można sobie sprawdzać. Mamy tutaj takie zielone główienko, które pokazuje, w którym miejscu lojalności ktoś jest. Tam ma strasznie wysoki próg nielojalności, więc nad nią można popracować. Ernest to w ogóle jest moją wtyką. Ten Borodkę też łatwo zniechęcić, ale z nim jest w porzo. Aliew też jest w sumie kurwa nielojalny, przecież wobec mnie zapomniałem, on nie ma czapki. Ale jego ma wrażenie łatwo będzie udobruchać, jeżeli tylko coś miłego dla nich zrobimy. No i przewijając się dalej w prawo też to samo widzimy. To jest jedna z waszych porad, ponieważ nie wiedziałem, że tutaj jest ten pasek lojalności. Kimmel to w ogóle, ja pierdolę, jak go trudno jest zadowolić. Chryste. Ten też, Randon, kurde, na granicy już jest. Muradian to w ogóle super lojalny. Spurlock to kolejna sukwa. Oczywiście. Demers, Gordon Demers jest spoko. Dobra, nie będę tego tak aż wszystkiego dokładnie teraz analizował. Ktoś zdąży powracać, zanim będę musiał się wklikać w tą akcję, więc chcę poczekać. Jest, udało się! Peter Knudsen, złapany. Sukces. Panie Peterze Knudsenie, przesłuchajmy go najpierw. Co mi się tutaj uda podziałać w tej chwili? Dobra. Ty, wait, gra mi się zminimalizowała. Dobra, on nic nie mówi. Co by tutaj powiedzieć? Rozbijając się po szarpód kabrioletem, musiałeś sobie coś zrekompensować? Twoje nazwisko było w napisach końcowych filmu. Nie zajmujesz się już dublowaniem aktorów? Co skłoniło cię... Może zacznijmy od tego. To brzmi jak taki fajny wstępik dublowania aktorów. Dzięki pracy na planie filmowym zarabiałem pieniądze, ale czułem się pusty w środku. Teraz, towarzysząc ludziom lasu, odkryłem nowy sens życia. Jestem świetny w tym, co robię. Mam już prawie wszystkie potrzebne nam informacje. Musimy jeszcze tylko zgromadzić więcej odpowiednich naczyń. Na szczęście moi bracia poradzą sobie beze mnie. Okej, okay. Bracia naprawdę, a naczynia tak po prostu... bez ciebie może razem ich poszukam. Odpowiednie naczynia? Na jakiej podstawie one są wybierane? A naczynia tak po prostu na to przystają? Może pozwólmy mu gadać więcej o tym, co go jara? Może to jest sposób na tych ludzi lasu? Naczynie doskonałe to takie, które zostały już pozbawione wyrostka, siedliska obrzydliwych bakterii uniemożliwiających podróż między światami. Tym razem udało nam się pozyskać idealną kandydatkę. To zasługa duchów. Okej. Okay. Skąd ta pewność, że bakterie szkodzą? Bywa przecież, że okazują się pożyteczne. Nie, to w ogóle rozpierdoli ich całą religię. Czy takie naczynie trudno wybrać? Czy może od razu wiadomo, które jest właściwe? Po co szukać innego świata? Ten wcale nie jest zły. Ja myślę, że trzeba lecieć po prostu w tą jego bajkę związaną, wiecie, związaną... OBS mi zniknął. Związaną z ich religią, tak więc zapytajmy się go. Może kurde, się czegoś dowiemy jeszcze. Jestem tylko prostym sługą siły wyższej, która mnie prowadzi. Tym razem moja wiara została nagrodzona wskazaniem idealnej kandydatki. Jej dłonie ociekają krwią, ale wnętrze ma czyste. W dodatku pracuje w miejscu nieskażonym brudem. To znak, że jej podróż przebiegnie gładko. Okej. Okay. O proszę, zdradził mi wszystko, co wiedział. Czy to mi da kolejne dochodzenie? Mamy to! Tina Groisman, pracownica myj, nie została porwana w biały dzień. Dobra, wyślijmy muzykę w takim razie, on nam wszystkie tropy odkryje w ten sposób. Bardzo miło, dziękuję mu. Dziękuję. Tutaj, dobra, nikt już więcej chyba nie zdąży wrócić. Mężczyzna w płaszczu przeciwdeszczowym podbiegł do czekającego na światłach motocyklisty, zepchnął go na asfalt i ukradł mu pojazd. Dobra, tutaj już chyba mamy ludzi, żeby ich powysyłać. Dzisiaj też troszeczkę hardkorowy dzień, ale myślę, że damy radę. Co tutaj się przyda? Negocjacje może? Ktoś z szybkością byłby dobry. Ten ma dużą szybkość. Tutaj straszny overkill zrobiłem. Ten ma znowuż krycie się, inteligencję. Może wyślijmy Springera, który ma dobre strzelanie. Jak trzeba będzie mu na przykład oponę przestrzelić. Brzmi okej. Okay. Patrzcie, ile tych samochodzików tutaj jeździ. Goddammit. Dobra, mamy wymuszenie, ale mamy też dużo czasu. Może ktoś akurat zdąży wrócić. Plus, na kiedy ja miałem te rzeczy do kina kupić? Oczywiście, że snajper kurwa tu jest potrzebny. A nie brzmiało jak akcja pod snajpera. Radiowóz dogonił białego minibusa bez tablic rejestracyjnych. Włącz syrenę. Dajmy to Randonowi. Słysząc syrenę, prowadzący minibusa podejrzany próbuje zepchnąć radiowóz z drogi. Ostatecznie obaj kierowcy tracą panowanie nad pojazdami, które lądują w rowie. Uzbrojony w rewolwer mężczyzna wyskakuje z kabiny i otwiera ogień w kierunku policyjnego samochodu. Dobra, zastrzel.
Dał radę? Tak, sprawca nie żyje. Policjant został ranny. Który? Randon. Goddammit, przecież to jest... to jest ten, który włączył syrenę. Ale ze wszystkich nich już lepszy Randon. Dobra, obrywa w ramię. Spory ładunek heroiny w środku. Nie jestem pewien, czy chowanie się byłoby super skuteczne, więc nie chciałem tej opcji wybierać. Kurwa, oczywiście! Jezus Maria, przecież on... Czemu on kierował, jak był pijany? Ja wiem! Tak, ludzie, ja wiem, że on był pijany i wiem, że mogły być konsekwencje tego, ale liczyłem na to, że się nie wyjebie, bo czemu on prowadził? Czy ta osoba, która jest na pierwszym miejscu, zawsze prowadzi? Ja pierdolę. Radiowóz dogania mężczyznę w płaszczu przeciwdeszczowym i okularach przeciwsłonecznych. Każ mu się zatrzymać, negocjacji nie mam. Zepchnij go na krawężnik, a każ mu się zatrzymać, ale to nie podziała. Motocyklista ignoruje policjanta i wykonuje ostry akcent. Przestrzel opony, to powinno podziałać. Czegoś nie zginie od tego? Kurwa mać! Traci kontrolę nad pojazdem z impetem, wjeżdża w ścianę. Bałem się tego, ale z drugiej strony chciałem wybrać opcję goń, ale samochodem byśmy się nie zmieścili, a mimo iż miał szybkość na maksa, to powątpiewałem, że go dogoni. No nieważne, sprawca nie żyje, trudno, to teraz w nagrodę dostaniesz negocjacje. Nie wszystko wychodzi idealnie, dzisiaj jest hardkorowy dzień. A jeżeli jednak nie możesz tyle czekać, zapłać mi $100, a ja jeszcze dziś się nim zajmę. Nie no, Randon to jest nawet dobry policjant. Nie chcę się go pozbywać. Kurwa, ile zgłoszeń! Oczywiście, manga Dziewczyna bez kończyny. Świetnie, kurwa, oczywiście, że manga i anime musi mi rozpierdalać akcje. Panie nasz, leśne duchy szepnęły mi na ucho, że potrzebuje pan mojej pomocy. Niestety moja aura uległa uszkodzeniu i kontakt za światami mógłby narazić moją doczesną powłokę na śmierć. Stanowiłby to dla mnie, prawda? Ale jakby nie wiem, czy chcę stosować to cudowne lekarstwo i to jeszcze za $800, nie? To mi brzmi dość mocno skamersko, więc nie chcę w to inwestować. Trzej mężczyźni uzbrojeni w łyżki do opon zaatakowali właściciela tartaku, żądając od niego zapłaty za to, że ośmiela się wycinać las. Okej. Czy się nie zgodzi się pojechać? Nie mam zielonego pojęcia, ale spróbujmy wysłać tą dwójkę. A może niepotrzebni są aż tacy dobrzy? Na przykład Muradian. Ona się zgodzi? Zgodzicie się, czy nie zgodzicie? O, zgodziła się, wow, czyli nie jest aż tak źle. A tego nadal mogę wypieprzyć, jakby Randon, jakie ty masz skille? Nie, on nie jest taki zły, nie chcę się go pozbywać. Dobra, niektórzy wracają, więc wstrzymam się z tą akcją w tej chwili. Karadok Puskas, rozwodnik. Na pewno był pan w poważnym związku. Wie pan zatem, jak to jest. Bez baby nie da się wytrzymać, ale z nią bywa jeszcze gorzej. Racja? Ja na przykład jestem żonaty od 22 lat. Mężnie znosiłem tę katorgę każdego dnia. A tu żona nagle obwieściła mi, że chce ze mną się rozwieść. Ona chce się rozwieść. Niewiarygodne, co? A ja mam niby się na to zgodzić? Krótko mówiąc, to wykluczone. Na szczęście doskonale wiem, co trzeba zrobić. Babsztyl powinien spędzić dzień za kratkami. Coś tam jej zarzućcie. Poduszcie jej narkotyki albo co. Nikt nie zna się na tym lepiej niż policja. Niech dobę pognije w areszcie i przemyśli sobie to i owo. Później przyjdę i wpłacę za nią kaucję. To ją nauczy Moresu. Gdzie indziej znajdę mężczyznę? A, moim zdaniem to złoty interes. Za każdą godzinę, którą przesiedzi w ciupie, dam 100 dolców. Ile on chce, żeby ona tam przesiedziała? Pognie wreszcie, że... A to żona... Wait, ile on chce ją tam? Dzień. Czyli $1200 za takie coś, za cenę narkotyków? Nie, nie, nie. Wydaje mi się to być nieopłacalna akcja, tak więc spasuje i po prostu to oleje. Dobra, trzeba kogoś wysłać. 1620, pojebane się te akcje robią. Mężczyzna uzbrojony w karabin myśliwski wkroczył do schroniska dla zwierząt, zaczął strzelać do znajdujących się w klatkach psów. Wysłałbym snajpera, to się wydaje być poważne i faktycznie ktoś, kto jest dobry... No, kogoś w negocjacjach dobrego bym wysłał i kogoś też, kto umie dobrze strzelać. I tutaj mi teraz 200 brakuje, więc może Spurlock, która jest szybka. Da radę? Da radę, dobra. Jeszcze jedną akcję tutaj mam, ale i tak nikt nie zdąży wrócić, więc już wyślę. Prostytutka w ławce w parku obsługuje kilku mężczyzn naraz. O Boże, co tu będzie dobre? Może krycie się, żeby się zakraść do sukwy. Ile tutaj brakuje jeszcze? 400. Kimmel na przykład? Co on ma dobre? Kogoś z negocjacjami szczerze dobrymi bym wysłał. Zamiast na przykład Kimmela wyślimy tego. Lekki overkill profesjonalizmu, ale będzie chyba dobrze. Nie są aż tak zmęczeni, żeby wypadek spowodować. Właściciel tartaku, krwawiąc z rany na głowie, biegnie w stronę radiowozu. Ucieka przed trzema mężczyznami.
Kurwa, przygotuj swój wielki nóż. Spróbujmy strzelić w powietrze. Nie. Napastnicy ignorują strzał i kontynuują pościg za właścicielem tartaku. Mężczyzna dopada policjanta, wyciąga jego rewolwer z kabury i celuje w napastników. Ja pierdolę. Wyrwi. Dobra, spróbujmy to. Negocjacja. 555. Ach, udało się! Wykonuje polecenie, oddaje policjantowi rewolwer. Policjant celuje w napastników i aresztuje ich. God damn it, już się trochę bałem, że coś się tam spierdoli. Tutaj jest, kurde, ta akcja, żeby komuś rzepki rozpierdolić. Nie jestem pewien, czy mi się to podoba, szczerze mówiąc. Czy wysłać kogoś, czy nie wysyłać kogoś? No jest to jakiś sposób na pieniądze, ale czy potem na przykład nie będzie... Czy ktoś mi nie odejdzie, jak się dowie o tym, co odjebał któryś policjant? Czy ten policjant, którego wyślę, nie będzie miał nic przeciwko temu, że rozpierdala komuś rzepki? To jest hardkorowa rzecz. W niektórych klatkach znajdują się martwe psy. Te, które wciąż żyją, ujadają zaciekle i próbują się wydostać. Ogromny mężczyzna w glanach przeładowuje broń. Otwórz jedną z klatek. Negocjacje. Rzuć się w stronę mężczyzny, to może ktoś z dużą siłą. Tarara! Gdy ten jeszcze ładuje broń, policjantowi udaje się dotrzeć do mężczyzny, a następnie go obezwładnić. W radiowozie mężczyzna wyjaśnia, że mieszka w pobliżu schroniska i ciągłe szczekanie doprowadzało go do szału. Co za kurwa z niego jest? Niech gnije w więzieniu. Wokół ławki w półokręgu stoi kilku mężczyzn z opuszczonymi spodniami. Podstarzała prostytutka ma pełne ręce roboty. O Boże. Stań obok w półokręgu. Mężczyźni, zauważywszy w swoim towarzystwie funkcjonariusza, rozbiegają się w popłochu, próbując po drodze podciągnąć spodnie i przy tym się nie potknąć. Prostytutka nie jest zadowolona z tego, że policjant wystraszył jej klientów i wyjmuje z torebki granat! O kurwa. Widzicie, mówicie ludzie, no wysyłaj snajpera na akcję, w których się wydaje, że snajper może się przydać. Tak, na pewno sądziłem, że dziwka w parku będzie miała granat i snajper byłby przydatny. To ma sens. Rozkaż się jej poddać. Negocjacja na maksa, badabim, badaboom. Przestępczyni wykonuje polecenia policjanta i się poddaje. Okazuje się, że miała tylko granat ogłuszający. W drodze na posterunek kobieta dzieli się głęboką mądrością, którą posiadła na przestrzeni lat. Życie jest jak wojna, moi mili. Nie uwierzycie, ile muszkietów musiałem już rozładować, aby przetrwać. Jezus Maria. Żyletki dostałem. Temu w takim razie podkręćmy szczelanie. I ten też może dostać szczelanie, jak już ma rozwinięte. Oh boy, oh boy. Dobra, idzie nieźle. Dzisiaj był dość męczący dzień. Dużo zgłoszeń, dużo rzeczy do roboty. Panie nasz, to już dziś. Nasze kino będzie mieścić się we wprost idealnej ty. I mamy sprzęt, proszę państwa. Zajebiście. Zagrajmy w oczko, tylko proszę nie odmawiać, bo się zdenerwuję. No dobra, to będziemy grali w to oczko w takim razie. Może mi się uda tym razem. A co mamy tutaj? Stary kościół. Szarpód to kolebka sił nieczystych, a ja jestem dumną przedstawicielką kościoła katolickiego. Muszę w związku z tym śledzić poczynania heretyków i robić wszystko, co w mojej mocy, by ich powstrzymać. Pewnego łotra trudno jednak złamać i małam się już wszystkich sposobów, ale nie potrafię sprawić, by wyrzekł się swoich fałszywych proroków. Ponoć pańscy ludzie umieją radzić sobie z takimi uparciuchami, dlatego chciałbym prosić pana o pomoc. Niech pan skieruje do mnie człowieka, który zna się na szemranych porachunkach. Nie musi niczego zabierać, użyczę mu swoich narzędzi. Jeśli zdołamy ocalić tego heretyka, zawsze będziecie mile widziani w naszym kościele. A co mi ten kościół da niby? Jakie ja będę miał profity z dostępu do tego kościoła? Bo to też na tortury, kurwa, wygląda, szczerze mówiąc. Dobra, wstrzymam się na razie z tym, bo się to wydaje być totalnie pojebane, szczerze mówiąc. Śledztwo. Wszczęte śledztwo, ja to sobie zobaczę jeszcze. Mamy wszystkie tropy tutaj, ale to na początku kolejnego dnia zobaczę, jak te tropy rozwiązać. Dobra, zakończ dzień w takim razie. Dzisiaj sporo rzeczy poszło i sporo dobrych rzeczy. Jeszcze mamy oczko na koniec. Dobra, 17-10, czy ryzykować? Jakby spróbujmy. 19, dobra, wystarczy. Nie będę liczył na aż takie szczęście, że dobiorę akurat do fulla. Ha, wygrywam! Tiruriru! Dobra, 1. I do ilu? Do 5 wygranych to miało być? Dobra, 16, zaryzykuję. 20, kurwa, no 21 to nie będzie. Nie ma bata. No właśnie, wygrywam. Cudownie. Szkoda, że nie mam chyba żadnych profitów z tego, że wygram tak naprawdę. Poprzednio przynajmniej nie miałem. O, proszę, wystarczy. To jest dobre rozdanie. Ach. Pamiętam też, że jak są dwa asy, które są warte dość dużo, to mimo iż ma 22 za dwa asy, bo as jest po 11, to i tak wygrywam, bo to są dwa asy i to jest specjalna sytuacja. 20, wystarczy. Nie ma bata, żeby miał tyle farta, żeby było lepiej. 24. Badabim, badabum. Proszę bardzo. Oczko, moja specjalność.
No i znowu mamy 20. Dobre karty nam podchodzą, chociaż jak jemu wskoczy 21, no właśnie, ale nie wskoczyło. No i wygraliśmy, kurde, wszystkie pod rząd. Co tam, ziomek? A co jak się wkurwi, że ja wygrywam? Świetna gra, wie pan co? Uczcimy pańskie zwycięstwo. Niech odtwarzacz kaset odejdzie w niepamięć, mimo to proszę nie zapomnieć, że 500 dolarów wciąż mi się należy jak psu Buda. Aha, za to, że wygrałem, to mu mogę mniej płacić. Tylko co ja mam w końcu ostatecznie z tego, że on mi kurwa daje te informacje? Jakby żadnych profitów nie widzę. Dobra, jeden ranny policjant, 21 kapsel. A co z tamtym? 4. No dobra, nadal jestem w pizdu do przodu, jeżeli chodzi o nasz pojedynek. Tylko nadal to się liczy końcowy balans, kurde, a nie to, ile ja tam sobie zdobyłem dzisiaj. Kurwa, co za gość! Za 52! Coś musi być z nim nie tak. Lojalny, wszystkie skille na maksa, 1000? Ja pierdolę. Kurwa. Chyba go biorę. Jakby ten też jest zajebisty, jest o wiele tańszy, tylko jest, wiecie, jaki problem z nim? Jest w ogóle wymaksowany. Jest o wiele tańszy, tylko problem leży w tym, że on jest i alkoholikiem, i jest nielojalny. Czy będą jeszcze z niego ludzie? Czy warto go brać w tej chwili? Tego bym wziął najchętniej. Hodges. Dobra, jolo, biorę go. Trzeba ryzykowne rzeczy podejmować. Tego trochę się boję brać, szczerze mówiąc. Ma tak dobre skill. Dobra, wydaję już na razie na tego. Weźmy sobie jeszcze paralizator i gaz pieprzowy w takim razie. Następny. Czy on sobie pozwoli na tego nielojalnego? Kogo on w ogóle weźmie? Nie stać go. Taser sobie tylko wziął. Nie wiem, czemu gra tak dokładnie mi to mówi. Domyślam się, że im więcej jakby rzeczy on będzie miał, tym na więcej będzie mógł sobie pozwolić, ale czy aż tak to będzie tutaj widoczne? Nie wiem. Dobra, następna zmiana. Hodges. Dobra, dajmy mu odpocząć w takim razie, ale mamy Age'a, mamy tego. Aha, no tak, nielojalny skurwysynu. Shinny też nie będzie pracować, oczywiście. No mam trochę wymęczonych tych ludzi, ale powinno być dobrze, ponieważ duża część z nich jest lojalna. Niektórzy są ranni. Oczywiście, kurwa, panowie nielojalni. Dobra. Dobra, weźmy tego. No to będzie ciężka zmiana, jakby mam duże braki, bym powiedział. Weźmy tego Moradiana i Demersa jeszcze, co najwyżej nie będę starał się ich jakoś strasznie tyrać. Rosencrantz już tak trochę ryzykownie będzie, chociaż ma tyle co Muradian. Dobra, weźmy go, tak na wszelki wypadek. Nie wiem, czy oni się męczą przez sam fakt, że oni są na zmianie, czy może tylko jak są akcje. Kucenka! Hello? It's me. Are you awake? What do you think? Listen, I talked to Shapiro about Plunkett's situation. The truth is bad. He might not even make it to the end of the month. I don't know what he did wrong, but the dicks from the mayor's office don't even want to meet with him. But tomorrow, one of them will be considering your request. At least A.V. Carlos has to be there. Do you know what that means? I'm not... Come on, Reeves. Plunkett needs to show off, to show them that he has everything under control. He'll need to puff himself up like a tough leader, the only thing holding the prosecutor's office together. Which means you're the ideal target for him to show them what a tough boss he is, you see? Look, to put it simply, whatever happens tomorrow, just nod and don't say anything except yes, sir, and hopefully the blowback won't get out of hand. Lana? Are you still there? You'd really like that, right? For me to always say, yes, sir, and that's it? Lana, what are you talking about? Look, I am trying to, well, sort of like trying to save you. Don't you get it? Good night, Reeves. Uhu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 . Grudzień 8. Będzie coś na początek, czy zaczynamy? Mamy kolejną cutscenkę. Before we begin, Miss Berman, I should note that Mr. A.B. Carlos and Mr. Ronald Atticus, representing the city administration, have been good enough to join us. And Judge Hawkins has also kindly agreed to attend. The rest of these gentlemen, I believe you already are familiar with. Thank you, Mr. Plunkett. I'd like to start If you will allow me, Miss Berman, I will begin. I'm still in charge, aren't I? I...
Yes, Mr. Plunkett. I didn't mean to... I would like you to answer a few background questions that will help us understand your investigation into the case of Jack Boyd. Of course, but I just What's so interesting about him? Sir, you ask me why I want to catch Jack Boyd? In my opinion, it's obvious that... No, Miss Berman, I did not ask you why you want to catch him. I asked why you're interested in him. Sir, I'm not sure I understand the question. Oh, well, in that case, allow me to phrase the question more precisely. You like Jack Boyd because with him, you don't feel lonely, as you said in a telephone conversation on September 19th of last year. Or maybe because you consider him energetic and full of strength, as you said on another call 4 weeks later. The whole point is that... Mr. Plunkett, sir, before you go on, I think it must be said that... You know, Miss Berman, I am a man of conservative upbringing. I always imagine there are certain obligatory rituals and relationships between men and women. Going to the movies, meeting at the cafe, walking in the moonlight. But I see that's just boilerplate romance compared with these touching transcripts. You've quite convinced me that even over the phone, you can create a very close bond with someone. So close, in your case, that it creates an obvious conflict of interest. And although your connection with Mr. Boyd didn't end under the best of circumstances, I don't think I need to explain how grossly you violated professional ethics, and even, perhaps, the law. Sir, I'm not... How did you... Isn't this the work of the prosecutor, Miss Berman, to know a little more than the others know? Information is our weapon, haven't you heard? I'm sure everyone in this room will agree. Do you think I would have reached my post if I couldn't gather information and use it at the right time and place? Everyone here understands perfectly what I'm talking about, I assure you. And I have little doubt that you understand as well, Miss Berman. Now, going against a person with information is like going against yourself. A young lady with ambitions simply cannot help but learn these common truths. Mr. Plunkett, there's something... But even truisms are sometimes worth remembering, are they not? If you'll just let me explain... I believe we're finished here, Miss Berman. You are suspended from all current duties. Your future will be decided by the disciplinary committee at a special meeting on February 2nd. Meanwhile, you're free to go. We don't need to detain our guests any further. I think they've heard everything they need to hear. God damn! Jak ją zgasili! Jak to teraz będzie wyglądało? Ona na stówę się nie podda i ona będzie pewnie nas sama chciała dorwać. Zobaczymy, co to będzie. Ale w kolejnym odcinku, moi drodzy, bo ten, mimo iż miał tylko jeden dzień, to sporo rzeczy się tutaj działo i mamy już 38 minut. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie, te porady, być może jeszcze jakieś zdążę przeczytać, które zostawicie pod tym, ale poza tym pewnie nie. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapę w górę, trzymajcie się i pa!